Witam się z Wami na moim kanale. Przejdźmy teraz do oczu. Widziałyście taki szybki, przyspieszony makijaż twarzy. Brwi nie były jakoś specjalnie mocno wyrysowane, bo takich na święta nie miałam. I do tego makijażu między innymi będziemy używać tej paletki właśnie. To jest edycja pierwsza z Glambox. Oraz jednego bądź dwóch cieni z tej najnowszej, trzeciej kolekcji. Zresztą zobaczycie, cały ten makijaż będzie wykonany cieniami z Glam Shopu, więc tak. To może zaczniemy od nałożenia bazy. Jest to Too Faced Shadow Insurance, czyli ta, której ostatnio najczęściej używam. Tu sobie wszystko zetrzemy, żeby nie mieć żadnego korektora. Niewielką ilość tej bazy nakładam sobie na dłoń. I z dłoni będziemy nakładać ją na buzię. Na razie tylko widziałyście konturowanie, ponieważ później będziemy również z Glam Shopu nakładać rozświetlacz i róż na sam koniec. Powiem Wam szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak ten makijaż wyglądał, bo to był mój makijaż na Wigilię. I tak w sumie bawiłam się tymi nowymi cieniami. Miałam tylko spisane co, gdzie, miałam mniej więcej nałożone i mam przed sobą tą rozpiskę. Przepraszam Was, ale gadłam jeszcze. Pewnie słychać, jestem jeszcze chora. Dlatego też makijaż twarzy nagrałam Wam na przyspieszeniu. Żeby po prostu nie męczyć gardła aż tak solidnie. I na drugą powiekę. Pod brew czyściłam, jak widzicie, czyściłam tam sobie, bo tym pudrem z Maybelline, sorry za te dźwięki, ale to psy w tle, sobie trochę tym pudrem wyjechałam, więc sobie ją tam pod brwią czyściłam i usunęłam sobie trochę korektora, więc sobie zaraz wyczyścimy jasnym cielistym cieniem. No to zaczniemy może od płaskiego pędzelka i nałożę sobie jogurt zmieszany z matowym cielakiem. Jogurt to jest ten właśnie z tej limitowanej serii, taki cielisty, pod łukiem brwiowym, żeby tu wszystko było ładnie czyściutko i żeby później nam się ładnie czyściutko wszystko rozcierało. A wcześniej nie nakładam samego matowego cielaka, ponieważ jest dla mnie za ciemny, natomiast sam jogurt jest troszkę za jasny i później mi się strasznie odbija, dlatego też sobie ją teraz wymieszamy. Mam nadzieję, że nie będę Wam uciekać z kadru. To jest mój pierwszy filmik przy nowym sprzęcie, to znaczy nowej lampie, której pewnie widzicie w moich oczach, że się odbija. Jest to Ring Light. Za sobą mam również tło. Pierwszy raz to dzisiaj składałam. Musiałam dojść w ogóle, jak to zmontować wszystko razem. Ale się udało. Całą nieruchomą powiekę u góry sobie pudruję. Następnie nałożymy sobie cień na całą powiekę. I jest to ten tutaj ładny, świecąca Morella. O, tutaj Wam pokażę. Jest to cień duochrom. Jak już Wam mówiłam, taki właśnie ładny cień opalizujący. Jak już Wam mówiłam, a mianowicie widziałyście już filmik z prezentacją tych cieni. Muszę trochę przesunąć, bo jakoś tak z boku siedzę. I ten cień wklepię sobie paluszkiem, ponieważ te duochromy najładniej wyglądają wklepane palcem. Na całą ruchomą powiekę, poza wewnętrznym kącikiem, tak samiutkim wewnętrznym kącikiem, ponieważ będziemy nakładać pigment i to będzie jedyny cień na powiece, który będzie nie z Glam Shopu. Troszkę mi się osypał z palca, ale piękny. Jest taki właśnie ładny, pomarańczowy, łososiowy odcień opalizujący na taki chłodno-różowy. I na drugą powiekę to samo. Miałam malować jedną powiekę i przyjść do Was dopiero i malować drugą. Ale ostatnim razem, jak robiłam taki tutorial, to później wyszło mi, że minimalnie inaczej mi wyszły kąciki. Dlatego stwierdziłam, że będę teraz malować jednocześnie.
tak patrzę w tą stronę teraz, bo tu mam lusterko tutaj. Gdybyście zobaczyły mój stół do nagrywania, to w ogóle byście padły. Ale nie mam jakiegoś stolika specjalnego, tym bardziej, że mam pokój nie sama i niestety sprzęt po nagrywaniu musi być za każdym razem składany. Więc niestety radzę sobie jak radzę na razie. Biorę sobie pędzelek 221 z Zoeve, to jest taki do rozcierania. I bierzemy sobie winnego z paletki limitowanej. Strzepuję nadmiar i nakładam go w zewnętrzny kącik oraz będziemy go w górę rozcierać. Ten makijaż był taki trochę kolorowy jak na święta. Bez jakichś czerwieni, zieleni, nie wiem, takich klasycznych barw świątecznych, ale no akurat jakoś tak mnie poniosło. Jak zawsze, kiedy zaczynam bawić się z nowymi kosmetykami. Ale każdemu się podoba makijaż, chociaż taki różowo-błyszczący, brzoskwiniowy, to wydaje mi się, że też taki świąteczny był troszkę. Ale teraz nawet na karnawał czy coś, wydaje mi się, że taki makijaż jak najbardziej. I też ten makijaż dzisiaj inaczej trochę zaczęłam, bo wtedy, jak dobrze pamiętam, najpierw zaczynałam od zaznaczenia załamania. Dzisiaj trochę inaczej, ale to nie ma różnicy. Zresztą ten makijaż nigdy i tak dwa razy nie wyjdzie taki sam, więc nie ma co się tam szczypać, jak ja to mówię. No, więc jak już mamy ten zewnętrzny kącik, później tam będę jeszcze precyzyjnie w wewnętrznym sam dokładać jakimś pensil brushem, ale na razie sobie to rozcieramy, znów strzepujemy nadmiar i to samo na drugim oku. No i kiedy mamy to już jako tako roztarte, powiedzmy, łapiemy jakiś kolejny pędzelek do rozcierania. W moim wypadku będzie to Glam Brush Pro 1, który już mam używany. Muszę koniecznie poprać pędzle i to chyba jeszcze dzisiaj. Ale był używany do jasnego cienia i sobie rozetrzemy górną powiekę bladą brzoskwinią. Jest to również cień z paletki. Ten cień. Może pokażę po kolei, bo wcześniej do załamania był używany. Do rozcierania teraz. I teraz używamy tej bladej brzoskwini tutaj właśnie w rogu. Strzepujemy nadmiar i rozcieramy granice tej czerwieni. Tą brzoskwinię to delikatnie widać bardzo. To jest taki delikatny cień, ale ma to być cień transferowy, nie ma być jakoś hardkorowo widoczny na powiece, tak? Ten makijaż ogólnie był bardzo ciepły. Dzisiaj tylko będę miała inną pomadkę na ustach niż wtedy, ponieważ mam przesuszone usta ze względu na chorobę, przeziębienie i nie chcę ich wysuszać dodatkowo jeszcze matowymi pomadkami, tak jak wtedy miałam. Wtedy miałam dobrze, chyba kredkę z Golden Rose 10. Jakoś tak mi się wydaje. Rozcieramy sobie, rozcieramy. Ogólnie, gdyby ktoś miał jakieś ale, ja dosyć wysoko podchodzę cieniami ze względu na moją opadającą powiekę w zewnętrznym kąciku, więc ja zawsze tu podjeżdżam dosyć wysoko, nie mam dużej przestrzeni pomiędzy brwiami a powieką ruchomą, dlatego też zawsze podjeżdżam trochę wyżej. Bo wiem, że kiedyś miałam o to wąty na Instagramie od niektórych dziewczyn i tak dalej, jak wystawiałam chyba jakiś makijaż na konkurs i wtedy też to mówiłam. Ja mam trochę inną budowę oka, ja ją tak maluję, a nie inaczej. Jeśli komuś się to nie podoba, wiadomo, modyfikuję to do swoich potrzeb, tak? Ja się po prostu tak nauczyłam postępować ze swoją powieką. No i tak rozcieramy, rozcieramy. Pójdę znów za ten pędzelek, co był winny, odrobinę winnego i tak na zakładkę sobie troszkę rozcieramy. Sobie taki do rozchmurzenia z 224. Złapię sobie jeszcze troszkę jogurtu i troszkę matowego cielaka, żeby rozetrzeć jeszcze tą brzoskwinkę u góry.
jogurtem, sobie samym jogurtem rozcieram też przy wewnętrznym kąciku ten winnego, żeby nie był taki, tak mocno nie wchodził do środka. Dolną granicą tego cieniowania dokładnie zajmiemy się później, jak już będziemy robić dolną powiekę. No i jak w tej chwili mamy coś takiego mniej więcej. Ja tam jeszcze pewnie w międzyczasie będę to blendować, bo że tak powiem, na wizji zawsze nie wychodzi mi do końca to, co chcę. Tak, gdyby ktoś się dziwił, tak, jestem w mokrych włosach. Zresztą jeśli ktoś oglądał vloga, to wie. Dopiero sobie ogarnę włosy i pokażę wam się na końcu już wysuszonych. Nie żeby coś, tylko po prostu do nagrania zostawiłam je rozpuszczone. Biorę sobie taką małą kuleczkę, akurat to jest pędzelek z Delphy. Nabieram troszkę winnego i jeszcze dokładam go w zewnętrznym kąciku. Robię jakiś płaski pędzelek jeszcze. W sumie to nie musi być płaski, nawet taką kuleczkę. Zwilżę ją sobie fikserem z Avonu. I nabiorę sobie trochę jeszcze tej świecącej moreli. I nałożę ją na środku powieki na mokro. Zdecydowanie bardziej się mieni. No i jak jesteśmy już przy tym, do dolnego kącika, więc weźmiemy sobie ten pencil brush, którego używałyśmy przy górnym zewnętrznym, łapiemy cień winny i nakładamy go na dolną linię. Wsadziłam sobie pędzel w oko. Zdarza się najlepszym. Następnie chwytamy sobie za projedynkę znowu, łapiemy bladą brzoskwinię i tak jak na górnej powiece rozcieramy dolną. Ten pędzelek, którym rozcieraliśmy matowym cielakiem i jogurtem górę. Rozcieramy teraz. Na wewnętrzny kącik dolnej powieki ląduje tutaj nasza z pierwszej kolekcji wata cukrowa. Ten cień. To też taki właśnie morelowy cień mieniący się. Tak dojeżdżając mniej więcej do połowy powieki i zacierając z winnym. Jest no bardzo podobna do świecącej moreli, tylko morela jest mocniej napigmentowana. No, tym razem nie nakładamy na mokro, żeby się zbyt nie błyszczało, tym bardziej, że wewnętrzny kącik, bezpośrednio wewnętrzny powędruje taki ładny cień. I jeśli chodzi o ten makijaż oczu, to zostaje nam ostatni krok, pigment wewnętrzny kącik, jest to pigment Skobo Seashell. To jest taki piękny, biały, mieniący się na złoto, różowo, pomarańczowo, brzoskwiniowo, taki bardzo ładny pigment. I pokażę wam tutaj go. Może coś się uchwyci, ale to będę widziała na nagraniu dopiero, na montażu. Zmoczmy sobie troszkę, zmoczmy sobie troszkę pędzelek. Zamaczam go w pigmencie, strzepuję delikatnie i nakładamy. Przyciągam go również delikatnie na górną powiekę, żeby złączył się z tą świecącą morelą. I to samo na drugim oku.
Na linię wodną ląduje cielista kredka z Oriflame, Cold Pencil w odcieniu Nude, jak dobrze pamiętam. Zgadza się. Swoją drogą, jeśli macie jakieś fajne, cieliste kredki w dobrej cenie, to dajcie znać, chętnie wypróbuję coś nowego, bo w sumie mam tylko tą jedną i białą z Avonu. Na górnej powiece narysuję delikatną kreskę eyelinerem i będzie to eyeliner w kałamarzu, to się tak mówi chyba, z Lovely, matowy. Tylko zrobię to poza kadrem, ponieważ będę musiała się przesunąć do lusterka i mogę wam uciec. Z taką bardzo delikatną jaskółką, ale taką bardzo delikatną, wyciągniętą, nie jakąś taką długą. I zaraz do was wracam. No to jestem z powrotem. Kreski mam namalowane, oczywiście na prawym oku trochę nie wyszło, jak zawsze. Na lewym za to ładnie. Także wytuszuję sobie jeszcze rzęsy, podkręcę zalotką, wytuszuję, dokleję połówki Ardell 318 na czarnym kleju, również z Ardell Lash Grip. I do was wrócę, dokończymy buzię. No, to jestem z powrotem. Jak już widzicie, mam wytuszowane, narysowane kreski, wytuszowane rzęsy i doklejone połówki. Tusz, który mam, to jest Pump Up Curling Pump Up Mascara z Lovely. Przejdźmy jeszcze teraz może do makijażu twarzy, dokończymy go. I rusz, jakiego dzisiaj użyję, to będzie Panna Młoda. O, leci. Panna Młoda z Glam Shopu, to jest ten ładny, jaśniutki róż, taki naturalny. I do tego celu użyjemy sobie pędzla Glam Brush T6, to jest taki duo fiber. Nabieram sobie taką solidną ilość tego tuszu, ponieważ on jest bardzo delikatny, i nakładam. Mamy dzisiaj taki dziewczęcy, różowo-brzoskwiniowo-winny, taki winny, taki śliwkowo-bordowy makijaż. Nie, tego różu nie żałuję. To jest róż, który naprawdę nie da sobie zrobić krzywdy. Jest to taki fajny ślubniaczek i naprawdę bardzo ładnie wygląda na co dzień, tak świeżo, dziewczęco. Jest malina. Natomiast rozświetlacz, który używałam w tamtym makijażu i użyję dzisiaj, to Celebrytka z Glam Shopu, ten taki a la Mary Luminizer, i pędzel T20 Glam Brush. Widzicie? Policzek bez rozświetlacza? Policzek z rozświetlaczem. Zobaczcie. Po prostu piękny efekt tafli. No ja sobie nakładam tylko na czubek nosa ze względu na mojego garbka. Ale jak ktoś lubi, to można i zaszaleć. Może jeszcze troszkę różu. A co? To jest makijaż do kamery, więc musi być troszkę intensywniejszy. I tak prezentuje się cały gotowy makijaż. Także teraz idę sobie wysuszyć włosy i za chwilę do was wrócę. No, także dziękuję kochani. Mam nadzieję, że mój makijaż wam się spodobał. Jeśli tak, dawajcie kciuki do góry. Piszcie w komentarzach ewentualnie, jakiego typu filmiki chciałobyście jeszcze widzieć na moim kanale. Na pewno wezmę sobie wszystkie wasze sugestie do serca. Mam jeszcze w planach nagrać jakiś makijaż tą nową trzecią kolekcją, a mianowicie tymi jakimi niebieskimi, szmaragdowymi odcieniami, a tutaj co są i tak dalej, tymi wszystkimi niebiesko-turkusowo-zielonymi odcieniami. No i jeszcze te power pigmenty na mnie czekają, jeszcze się nie odważyłam ich użyć.
Więc na pewno, więc z pewnością na pewno, z pewnością na pewno coś dla was jeszcze zmaluję. Dawajcie znać w komentarzach, czy używałyście tych cieni, jak się u was sprawdzają, no jak widzicie, makijaż, według mnie pigmentacja jest naprawdę fajna. No i cóż, mogę więcej powiedzieć. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów na mojego Instagrama i na Facebooka, bo tam jestem z wami najczęściej. No i zapraszam do subskrypcji kanału tam nad lekkim przyciskiem. Także do następnych filmików, trzymajcie się cieplutko, pa pa!